po prostu. W sensie, bo mam przegrzanie. Czy to... No to ściągaj. Musisz się schodzić, jeżeli masz gorączkę. Ale się jest gotowy. Widziałeś, jak ładnie to zrobiłem? No. A idziemy gdzieś jeszcze? Tutaj są jakieś ubranka. No możemy podjechać jeszcze gdzieś. Gdzie my jesteśmy? Można, może po jakieś leki pojedziemy, co? A po co, no? A jak coś się stanie jak u aktora? Mamy i tak tam dużo. Jeden antybiotyk mamy tylko. A jeden antybiotyk, a to nie wiem czy... To można do szpitala jakieś jeszcze sobie do apteki. Go, o kurwa. Ja pierdolę. Teraz mam bardzo poważne obrażenie, może pozdejmowane. Koszta śmieci, naprawdę? Głupi dach ze słoniem. Ale tu jest, ja pierdzielę. Nie wiem, no to dobra, nie pojedziemy. Mamy inną trasę. Definitywnie musimy mieć inną trasę. Ale wcześniej miałem taki problem z głodem, to teraz w ogóle już miałem. To kolejne magazyny chyba są. Temperatura wróciła mi na normalny stan, ale nadal... Nie. Ale nadal obrażenie mam. Znaczy, że w sensie leci ci non-stop? Mhm. Pudełko gwoździ, dobra. Mamy to, po to przyjechaliśmy. Desek nie zbiera. A wiem co jest, wiem co jest. Ile gwoździ, co jest? No. Czekaj, wyrzucę to. Dobra, szybko, szybko, chodź. Co? Idą? Dużo jest ich tu. Ja biegnę, kurde. Fuck, nie mogłem wsadzić. Nie, to nie przez to mi leci życie. Naprawdę jest ich tam dużo, tak? Bardzo? Zbliżałem się. Chwila. Ale nie wiem, co się mojej postaci dzieje, serio. Kurwa. Czekaj, już idę. Bo już to dezynfekowałeś? Jeśli teraz idzie mało, czterech, dwóch. Jeszcze. Też łopaty do odśnieżenia? Ja już mam tyle tych łopat, że mi starczy na długo. Już nie musisz się spieszyć jednak. No to już przelutowałem wszystko. Nie, życie nadal leci. Dobra, po prostu to zostawię, zaraz tu wrócę. Mhm. Zegarki. Ale ja nie roz... jakby... nie wiem. Dobra, mam dwa pudełka gwoździ, więc spoko. Ale nie wiem, od czego mi to leci. Czy nawet. Patrzę tak sobie w dal trochę. Ale wsiadać. Idą, idą jakieś. I zobacz na mapkę. Widzę, gdzie jest jeszcze jeden taki pseudomagazyn. Ej, ale mieliśmy takie problemy. Tak się odbiliśmy z dna, że ja pierdzielę. No. Chciałem dosyć jakiegoś ciała na pipunku? Ty, co tutaj się dzieje? Mechanik samochodowy. Co? Fajnie byłoby ten, ale zobacz jednak tyle portu jest. Jakbyśmy odjechali trochę. Chyba tu też są. Ja pierdolę. Poczekaj, mam pomysł. Do bazy się wracamy, czy co? Nie, ale to nie było ugryzienie. Możliwe, że ci infekcja jakaś dała. Ale się kurwa w zombie przemieniłem. A to widocznie... Zadrapanie miałeś od zębiaka? Zranienie. Zranienie. No to masz 25% szansy na to, że się zmienisz w zombie. Ugryzienie to jest chyba albo 50, albo 70. Ugryzienie to też nie jest zawsze... czy nie, może jest to? Wiem, że ugryzienie jest mocniejsze od zranienia. Ugryzienie jest 100%. Możliwe. A zranienie ma chyba 25%. Jeżeli sobie obmyjesz to i tak dalej, w sensie zdezynfekujesz, no to jest już, wiesz, troszeczkę mniej. Dobra, jedziemy do bazy. Myślę, że można już zacząć robić normalną bazę, jak mamy generator. Nie wiem, mieliśmy jakiś plan na ten, ale... Znaczy w sumie ty miałeś plan jakiś, żeby ogarnąć te zombie tam, ale... Nie, za dużo ich było. Nie pojęcie.
A ten Earthquake w górze? Earthquake to jest akurat jeszcze mały pikus. No wiesz, ale ten dźwięk. I jakoś nawet tak fajnie łóżka nie podwiera. Ja nie lubię takich dźwięków. Ja kurwa jakąś chyba fobię przed takimi dziwnymi dźwiękami. Ty przed wszystkim masz fobię. No sobie trochę racji. Ognia się boisz? Nie no, ognia się nie boję. Kiedy ja tak mówię, że się ognia boję? Co? A, pamiętam, ale... Ale nie no, ognia w sensie nie, że się boję, tylko że kurwa nie mam psychy gasić ognia. Czy serio mówiłem, że się ognia boję? Znaczy, no, no może nie stricte, że ognia się boisz, ale że się bałeś. To zrozumiało. Ja się boję gasić ogień. To znaczy, że się boisz ognia, jak mnie patrzeć. W sumie trochę. No ale jednak, no to takiego poparzenia może dojść zawsze. Jak wszędzie możesz się też utopić, nie wiem czy wiesz. No nie tu. A? Podnieś. Czemu nie mogę tego podłączyć, ej? A, bo jeszcze nie znam tego, dobra. Odespiesz się? Mhm. No to idziemy dalej, nie? Tak. Ahoj, przygoda. Pora na przygodę. Były jakieś zębiaki? Tak. Jakieś pojedyncze. Idę ciągle. Ja ich tu wywalam. Ten mógłby być aktor od tego, że tu zleciał leży. Nie mógłbyś zarazić. No bo tu jest... Ciało na ciele. Dobra, już po fakcie. No już po fakcie. No. No to widzisz i tak... A, to może ja wtedy tak samo miałem, ale nie. My mieliśmy zombifikację wyłączoną wtedy. No właśnie. No wiem, że miałem bardzo podobny problem. Tak, to zamontuję sobie na plecy. Ale co ja idę dalej? Tylko ja idzie... pierdolę. A nie idziemy lutować, czy my idziemy, nie wiem, czy ty idziesz dalej cały szpital przenieść. No. Biorę szpital na plecy. Chłopaki się przestali do gady. Jak on cały szpital chce przenieść, no to... A dalej tych nie używasz. Ale jasno. Ale jasno. Ja mamy światło! No to co, trzeba skoczyć teraz po tą przyczepę z jedną jakąś tam z benzyną. Zrobisz to sam? A gdzie ona była, bo nie pamiętam. Na północy, tak jak idziemy normalnie lutować, to tam, no widzisz ją praktycznie z drogi. Ja i... tam, gdzie był ten taki biały samochód rozbity, to? Ty sobie przenieś szpital. No, niedaleko. Dobra. Jest. To pojadę do niego już teraz może nawet. Mhm. Ja tutaj porządeczki porobię. Oho. Nieprzyjemnie gorąco, mimo że na dworze jest zimno. Ubrany jesteś. Są gorączki dostał biedny. Masz tą kurtkę strażacką, mi też jest gorąco. Dobra, proszę, może tą strażacką na chwilę zdejmę, tak. Ja chłopaki, serio coś wam dzisiaj chujowo idzie? Może. Oczywiście bez obrazy, nie? Ale no... pieniądzna straszna. Ja się wyjebałem raz z jakiegoś niewiadomego powodu. Niewiadomego powodu, tak rytmu, kurwa, niewiadomy ten powód. Ten pierwszy. Weź, niewiadomy powód. Dobry. Wiesz co, ja strażacki chwilowo wolę nie ubierać, to jest... Było. To się sami gasi nic, zasadzie, nic nie robi. Ja nie widzę w ogóle tej cysterny. Gdzie ty czekaj, to, że jesteś tam lekko przegrzany, to tak naprawdę tylko wpływa na to, że więcej wody pijesz. Gdzie tyś pojechał, skip? Ja nie pamiętam, gdzie ona była. Tam, gdzie jechaliśmy teraz lutować. Wokół tego zbiornika dużego. Przejrzeliśmy dzisiaj koło niej chyba ze trzy razy.
wracam. Jest nieprzytomny o tej godzinie, naprawdę. No. Ja nie wiem, czy dobrze, że cię puściłem samego. No nie wiem. Nie no, nic się tu nie stało. No ja nie wiem. Kluczyki znalazłem w tym szpitalu. Czekaj, czyli to było gdzieś tutaj, w tą stronę? Tak, normalnie klikaliśmy lutować. Kurwa. Serio, nic nie pamiętam. Po lewej stronie, jak będziesz jechał. Znaczy, no tak na północy w sumie, no, na górze. No, jak jedziesz, to po lewej. No Skip, powiem ci, że mnie bardzo zaniepokoiłeś teraz swoim stanem. Może wpierw sprzątnę te zombie tutaj. Mam jest tylko od cholery. Ale widzisz tą cysternę? Jeszcze nie. Chcesz strzelać? Ja sobie strzelam. Okej. Okay. Hektor, jak tam twoje 3,5? Spokojnie. Sorry, ale muszę. Nadrabia. Muszę się z ciebie pośmiać, kurwa. Od tamtego momentu, co ja dostawałem w dupę, teraz ja się muszę z ciebie pośmiać. Rozumiem. Gorset medyczny. The fuck? Wiesz co, chyba on umożliwia dźwiganie więcej. Mam tą cysternę, widzę. Dobra. Korset? Ale wpierw sobie muszę zapalić, no pojawi mi zaraz kurwa ten cały earthquake. Za głośny strach, będę musiał ściszyć to. Kurwa, bo ja nic mi nie dał. Ja się pogubiłem trochę. Ty za 12 sekundę? Ja pierdolę. Słyszymy. Charakterystyczny dzwonek. Tak. Czemu ja go tak dobrze znam? Ja też, u mnie kumpel go ma i zawsze się śmieję, że to kurwa taka kościelna nuta. Nie, nie z tego mi się to przypomina. Czego? Ty stream, strzelba, pewien osobnik. Muzyka Samsung. Nie kojarzę, o czym mówisz. A idę później gifa na telefonie, to wyślę, to zrozumieć. A, dobra, wiem, aktor, wiem. Już jestem. Okay. Ten co zrobił cosplay z tego. Wiem. A, że już jesteś ten, ogólnie. Nie zjadłeś się? Znaczy, bo ogólnie to siedziałem ciągle w samochodzie i chyba nadal będę musiał siedzieć, bo i tak muszę na chwilę ZW zaraz. To wyjdź z gry. To dobra. Chłopie, jak tam cię zombiaki zjedzą, to będzie śmiech na sali. Śmiech na sali? Sali już nie ma. Śmiech na sali. Deviko nie ma kolegi tutaj już. Dobra. Ja mam elektronikę poziom trzeci. Czasopismo działkowiec trzeba przeczytać. Dobra, jak tam przenoszenie tego całego szpitala? Faj, gdybyś ty wiedział, ile ja leków mam. No to się cieszę, będziesz miał czym się faszerować po tej wyprawie. Prędzej on ciebie będzie faszerował. Tego co widać. A jeżeli wyjdę oczywiście po tej wyprawie cały. To swoją drogą. A wiesz co, biorę ten swój czerwony, nie idę tam piechnąć. Mamy wszystkie tomy krawiectwa. No cóż, biblioteka zrobiła swoje. No. Mam już prawie wszystkie czasopisma.
A skip poszedł, co nie? Nie. Jasne. Ale mnie na serwerze nie ma, bo czekam na telefon. No dobra. Telefon alarmowy. Nie no, telefon od brata, bo czekam aż zaparkuję samochód i ten... i go wpuszczę na chatę. Ryzykowna akcja. Tak. Czy zaparkuje? Zaparkować się zaparkuje, tylko gorzej jakby nie otworzył, wtedy wpierdolę do lochu. No bo kluczyków nie wziął, no ja nie wiem, on nigdy nie bierze kluczyków, a potem do mnie dzwoni. No jak ma takiego durnia, ty się dziwisz? Ja też bym nie brał. Nie no słuchaj, ja wiem jak to jest ze starszym rodzeństwem, no. A co masz starsze? Mam starszą siostrę. Kurde, to miało być na Q&A. A kiedy będzie Q&A? Nie wiem. Jak aktor zmądrzeje, wtedy będą Q&A. Czyli nigdy. Nie możesz powiedzieć, ładnie mi się zrymowało. Gdzie ja zostawiłem? Ło, panie, tu jeszcze mam od cholery rzeczy. Gdzie ja zostawiłem? O, tu jest garnek z wodą. Gotowy obiad surowy. Idziemy to grzać. Helikopter w ogniu! Helikopter, helikopter. I to nad nami, panie Skip. Co? No. Krystian. Pamiętasz tą pierwszą hordę, którą my musieliśmy wybijać? Mam drugą podobną. Okej. Okay. Bawcie dobrze. Dzięki. Strzelba oddaje. Gorzej jak się zatnie. Nie, kuta piksela to koło nas gdzieś. Trzeba szybko światło powyłączyć. O, to jeszcze jedno piętro jest. Łopanie. Jeszcze całe piętro jest tego. A ty, Turcja, nie chcesz poszczelać? Naprawdę obiad mi się przypalił? Kurde. Pójdźmy, nie goni. Ale gram ścięło. Students for Dummies. For experts. Ja się boję, żeby mi to... A, dobra, to... Turcjan. Nam grę może zacząć ciąć. Jak tu przyjdziemy, to tyle z tego. Jestem. Będziesz za dużo zwłok, czy co? Po prostu tyle tego tutaj jest, tego... Dołączymy na serwer. Coś się działo, gdy mnie nie było? Chyba nie, helikopter latał, ale... nie przyciągnął chyba. Zostały odnalezione pieniądze z komunii. A jednak przyciągnęło zombiaki, kurwa. Nie wiem ile i to jest najgorsze. No, dwa tylko, dobra. Trzy. Na luz. Dobra, Turcja, ile ci tam jeszcze tego szpitala zostało?
Zostawiam, tam jeszcze dwa piętra zostały. O, helikopter rzeczywiście jest. Teraz do was poleciał? Nie wiem, w sumie chować się. Tylko zombiaki wyłącznie, wiesz. Znaczy wszystkie są tam za ścianą, nie? Dobra, jestem w stanie. Nie przejdą raczej. Znaczy, Turcjan. No. Serio, weź do mnie, przyjdź. Nawet jak nie chcesz tutaj przychodzić lutować, ale przyjdź, zobacz jak to wygląda. To sobie czas wtedy. Ale. No idę. Dobra, mam zupkę. Ja ją tylko wstawię na ogień. Chyba nawet nie muszę. A nie, świeże, surowe, dobra, muszę ją wstawić na ogień. Nie, gotuj się, gotuj. 40 głodu, 40 pragnienia. Świetnie. Hopa, siup. Let's go. Panowie, dzisiaj tyle odcinków nagram, że ja pierdolę. Jak zapas do maja, zapas do maja. Nie wiem, że nie do maja, ale do wtorku, środy na pewno. No to kiedy nagrywki z nowym zespołem? Tak teraz. Jakby się chodziło o sezon trzeci. Sezon trzeci może będzie kiedyś. Na razie jeszcze drugi trwa. Pierwszy miał chyba 40 odcinków. To ten będzie miał 80. Dopóki nam się nie znudzi, ale grając właśnie w ten sposób, że tylko wtedy, kiedy jest serwer online, na pewno będzie to dłużej trwało. Ła. Ale ciecierzyca mi się pięknie napełniła. To ty jedziesz? Witam, witam. Tego Turcjana, chcesz tam dalej sobie lutować, czy idziemy tutaj do tego tutaj? No idziemy tu, nie, już nie wracam. O kurde, ale teraz się napierdzielam. Pewnie waga mi skoczy. Nie. Nie wiem, gdzie to mam położyć na razie, więc to tak zostawię. Weź przeładuj. Chcesz wjechać do środka? Spróbuję. Czekaj, podłączę znów. Bo ich tu trochę może być. 57 kilo wagi mam już. Może. Ale byś musiał przesunąć tego vana. Już idę. Ja nim może nawet wyjadę. Tylko... Nie mamy tu jak wejść. Gdzie? No tutaj. Do tego. Ja mam łom. Masz łom? Ja mam łom. Albo nie, tak to nie zrobisz na mnie. Nie, wyjeżdżaj. Wysiądź. Nie zgaś samochodu. A, zgaś się. Otwarte tu jest. Gdzie? Ostatnia brama. Ty patrz, ale u nas też latarnie się zapaliły. I tam trochę jest. Po prostu strzelamy je, co? A ty chcesz tyłem wjechać? Tyłem. To kierunki pojebałem. Egzamin na prawo jazdy. To mi nie pokazuje, bo nie mam tego. Ładować muszę na szale. Tak. Z normalną przyczepką nie ma tyle problemu. Wygląda się, że widzę, co jest z tyłu zazwyczaj. Spona w ogóle. Ja na cholerę na w sumie tutaj to auto. Nie można odczepić po prostu tego, niech w środku będzie tam? Cysterna?
Znaczy ja tylko cysternę chcę tu włożyć. O. Może już mam odczepny pacjent. Poczekaj, poczekaj. Zgasmy. Kolej. Ją bardziej na tą stronę. Jest ich tak dużo, że one się już jak po prostu blokują plecy. Plecy, no. Wyrwę się odczep. Wejdę. Ale nie mogę jak siedzieć w samochodzie chyba. Możesz. A mogę, mogę. Ciekawe. Jeszcze nie mogę kwitać. Ożej. Tak to. What co ty robisz? Nie mam żadnego ugryzienia. O, uciekaj, uciekaj w tył. Czekaj, przeładowuję. Ja jednak wolę wana mieć w środku, nie wiem jak ty. Też. A się śmiesznie teraz gibie to. A ty jeszcze masz amunicję do strzel. Aha. Czekaj. Wejdźmy na zewnątrz, będzie próbowali. Na pewno będzie łatwiej. To prawda, nadal jest ciemno, ale czy mi się broni? Ustawka. Dawka. No to co, Shiro, no to ty na jedną stronę, ja na drugą. Dobry plan, ja muszę elektrykę trochę. Nie idziesz na górę? Mi się pistolet zaciąć. Bardziej komfortowo, no dobra. Dobry, no mówiłeś mi. Światło tu gaszy. A czyżby tu nie było światła? Jest. A nie, po prostu jest wyłączone. No ale tu palić nie musimy. No w sumie to nie. Ale tu się przyda. O kurwa. Ty, jak on dziwnie siadł. Na kolankę, kurwa. O. Elegancja Francja. Teraz powinieneś szybciej czytać, bo coś widzisz przynajmniej. A to fakt, no. Ja nie wiem, czy to gdzie działa, czy nie. Nie umiem czytać. Celowanie. Ta umiejętność jest za niskie, aby to przeczytać. Ej, no kurwa, gdzie to klucz nastawi? To co, bierzemy całą lewą rękę zamputowaną. Klucz do rur, no nie, to nie jest klucz nastawi. A cała lewa ręka, głuchy, zupełnie bez formy. I tak, terże, ty sobie lubisz utrudniać. O, i będę mógł robić wabik dźwiękowy. Przeczytałeś? Jezu, przeczytał. Ej, Turcjan. Teraz pić się w tym starym miejscu, czy... Teraz przy tym ci umarłeś. Okej. Okay. Ja twojego zombiaka tu eskortuję. Skip. Tu mnie nie zapowiedzieli sobie światło. A nic, nie wiem. Co się buja, musisz do mnie. Musisz przyjść do mnie. Mamy duchy w domu. Bo ja jestem cały rozmęczony. A zajebiście. A co, ty też? Nie, ale... Nie mogę odpocząć. Nawet nie wiecie, jak się przyjemnie tego słucha. Tam też się na początku fajnie słuchało.
tylko sesję poćwiczę może. Boję się, że teraz mi ta przyczepa zabije, nie wiem, jakimś chujem. Ale wtedy się popłaczę i skończę sezon. Kurczę, miałem propozycję taką małą, mini. No. Może zostawmy tą bazę wojskową jak na chwilę. Nie, po prostu nie raszujmy, jak nie potrzeba. Myślę, jakie trzy perki wziąć. Na pewno gruboskóry reaktor dla ciebie. Myślę, że ci się może przydać. Dobra, se ćwiczę. Trochę trzeba poćwiczyć. No, trochę trzeba. Tam miałem taki właśnie plan. Trzeba zbić tą nadwagę i kondycję, co naprawić. Kurwa, robię przysiady i krzyczę. Co krzyczysz? Serio? No, bo niuk leci czy coś. A. Tyle się wczuł. O Jezu, powiem wam chłopaki, że naprawdę poprawiliście mi humor dzisiaj. Ręka mi przestała boleć. Co ja to... Kurwa, wy mi też. Dobra, teraz pompki. A ja siedzę i rozmyślam. Co ja mam ze sobą zrobić? Ale no pieczą te pompki. Lepiej niż w prawdziwym życiu. W prawdziwym życiu nawet 10 nie zrobisz. Nie no. Robisz? No. No więcej niż 10. O, ale mojej postaci widzę, że siadają już ręce. Dobra, to może się nie przemęczać tak. To po prostu rozkręciłem już? Nie chcę, odpocznę chwilę. Jakby co, to tutaj leżą moje te plecaki i nie plecaki. No spoko, spoko. Ja patrzę, czy mam coś do rozkręcenia tu jeszcze. A po co ci plecak? Czemu plecak rozłożyłeś? Bo ćwiczyłem. A to trzeba? No. Inaczej twoja postać chowa to do eku i traci HP. No to co tu Lucjan wie? Biorę całą rękę odciętą. Tylko jak chcesz poćwiczyć, to weź to dalej gdzieś wywołam. Super. Co ci nie pasuje? Aha, faktycznie. Co ci nie pasuje? Ja nie rozumiem. Nie, no nic. Tylko cała ręka. To tam nic, nie? Ale to lewa, na szczęście lewy. Dobra, już ten. Tyle, fajnie znalazła ta postać z łóżka. Ale może dziurę na klacie? No. Ale to akurat przez ten... Przez kamizelkę. Dobra, niech będzie taka. Czy coś tu w umiejętnościach leci? Leci. Zrespiłem się w tym samym miejscu, co padłem. I to cofaj się. Kondycja i siła wpada. No widzę. A nie tu jest. Przy tym czerwonym. Gdzie? A tu, dobra. O, kogoś te nóżki bolą chyba już. Trzęsą mu się. Trochę. Spokojnie, nie brałem całej ręki odciętej. Ty, jakie ona pompki robi. Więc skoro już
udało nam się zrobić kilka zadań. To teraz trzeba fajkę zapalić. Ja. Tacy nie idą. Znaleźć sztangę i hantle. Co ty na to? Co? Żeby znaleźć sztangę i hantle. Na siłowni. Coś ty zrobił? Usiadłeś? Tylko broń ręczna to mi chyba wypadła gdzieś, więc muszę ci pomóc palną. Teraz ci rzucę, ale mam, nie wiem, czy łom możesz nosić? Dobra, chwila odpoczynku, idziemy do bazy. Ona ma pałkę policyjną. Więc... Idziemy, a nie jedziemy? Znaczy no, pojedziemy, no. No, ja po prostu się tak zmęczyłem, że nawet nie potrzebuję zbyt długo. Coś ty zrobił? Bo chodź, bo on tą pałkę czemu ma policyjną. Czemu ty? Co ty robisz? Co on po prostu się robi? Czemu ty się przewalasz non stop? Czemu ty siadasz na ścianie? What the fuck? Co ja u ciebie robię? Cofasz się, skaczesz, cofasz się, kładziesz. Dziwne to. Bierzesz broń? Czekaj, bo tam nigdzie nie widziałem jej. Dobra, można już iść. No tu. A możesz na ziemię wyrzucić? Czy w sensie poza trupa, czy... Pamiętaj, żeby książki odłożyć na miejsce. Dobra, biorę. Słyszysz? Słyszę. I ona się zespiła tu. Dosłownie. Dobra. Trzeba rozbudować samochód. Nie, z deszką ciągnie. Przy okazji, jak już tu jesteśmy, to rozładujemy tę cholerę. No serio, jeżeli chodzi o żarcie, to mamy tego sporo. O, tu już jest full. O, właśnie. Niedawno był problem. Właśnie, co robimy dalej? No, idziemy dalej. Szukujemy. Aktorek się nam tutaj troszeczkę zasmucił. Piąty poziom celowania poszedł w pizdu. Nie nabiję go teraz, bo nie mam tej hordy, do której mógłbym postrzelać amunicji. Nie, się tak samo. Nie chcesz go przełożyć, typie? A, bo dobra. Trwać tam, bo tam w sumie byliśmy, ale nie dokończyliśmy. Sprawdzaj, tylko zabiła mnie pewna horda fajna. Oj. Wielbiam tą grę. Nie tak dawno no, jeszcze jej nienawidziłem. Od dołu idę. No to kiedy sezon trzeci? Nie prędko, aktor, nie prędko.
ponieważ nie kończymy jeszcze drugiego. Dorsiano. Ja wolę się bez ciebie z tym nie bić. Czemu? Ty zawsze przynosisz jakąś hordę skądś. To się nadal buje. Ty się mnie pytasz, a ja mam takie szczęście po prostu, wiesz. To się lubi bujać po prostu. Przynajmniej coś się rusza na ekranie. Dobra, odejdź sobie potem. Miałbyś może amunicję do strzelby, czy już coś też cała poszło? Nie mam. Chłopaki się wyjebali z amunicji. Jej. Nareszcie. Zawsze możecie nas spróbować znaleźć, bo mamy tej amunicji sporo. Skip przeładował broń. Nie no, nie przeładowałem, ale od razu wyciągnąłem. Żeby ci pokazać, że mam w razie pół. O Jezu. Miechowo, nie powiem. Wiesz, że my bez tej amunicji nie zdziałamy to dużo, nie? Ej, ty, bo bym plecaka nie wziął. No tego się patrzy, ty bez tego latasz. Ale szybciej mi się chyba chodzi, tak? No to na pewno. Fajnie. Kurde, od cholery mamy tych broni. Narzędzi też. Młotów wyburzeniowych mamy od cholery. Ciężkie są. No fakt, wszystkiego dużo mamy. A nie tak dawno to mieliśmy problem jeszcze. Żeby wodę nawet sobie ogarnąć. Nie no, z wodą to ja nie miałem problemu akurat. No ale samochód. Samochód i jedzenie to był problem. No właśnie. A teraz? Teraz bez problemu. Samochodów masa. Jedzenia masa. Amunicji to w ogóle nawet nie liczymy już. O, mgła. To co? Tego klucza następnego próbam znaleźć, ale nie mogłem. Potem wreszcie go ogarnąć to. Chciałem to wywalić. I dop mi oddaj. 20 kilo waży, dlatego ty nam się już skrzynki kończą powoli. Nie no, tu mamy przecież jeszcze. No ale ja największe 60 kilówki. Ja już swoją grupę wywaliłem, to tylko idę zobaczyć, czy nie ma jakiejś amunicji. No ja swoją ciągnę z osobną. Ale zobacz, że tutaj jest dużo po 50. Ja tylko mówię, idę sprawdzić, czy amunicja jest, może to ci pomogę jakoś. Naprawdę potrzebujecie amunicji, żeby hordy wytługiwać? No, trochę. My też musimy zacząć strzelać, nie żeby coś. Znaczy, żeby potrenować to prędzej. No to. Ja wcale nie czuję obowiązku, że tak powiem, używania tutaj tych ich naboi. No też. Ale tak, żeby jakby chcieli napaść na nas. No to warto być przygotowany, to fakt. Piła. To się przyda. Jakiś samochód jest włączony? A nie, to generator jest włączony. Czekaj, zobacz, co, jak można zrobić drzwi. Deski, gwoździe, klamka, zawiasy. Mamy to, gdzieś mieliśmy. Zawiasy mamy na 100%. Klamkę wydawało mi się, że też mieliśmy. Nie mamy klamki?
Nie, no, kołki są. Tu są. Okej, okay, już idę po to. Biorę. Znaczy wiesz co, to i tak chciałem je wziąć w sumie. A, no to ci je porzucę. Aha. Aż tu jest jeszcze 5 klamek. I zawiasów. Na podłogę ci rzuciłem to. Dobra. Szalone nie są widoczne w ogóle. Ale nie szkodzi. Dobra, otwieraj drzwi. To są otwarte ciągle. A. To tak niezabezpiecznie. No. Dobra. Tam nie było. Jest więc odpocząć. No pora. Uważaj. Dobra, szybko odpocznijmy. Ja czy się coś zrespiło tutaj. No dziwo nie. I idziemy zaraz do tamtej, tej głównej takiej. Ja chyba wyrwę tu więcej drzew. No przydałoby się. Tylko nie wiem, czy ja mam siekierę. Ja jakoś nie, mam. Nie mam siekierę. Ja mam. No, no spoko. Wyrzucę. Może... Wyrzuciłem tutaj. Dobra, idę. Drzwi z drewna, deski potrzebuję jeszcze. Dobra, bo jak chcemy iść do tamtego, musimy pójść ten, tą taką drogą i tam będziemy mieli wejście. Ura, pierwsze drzwi mamy. Pomysł. To jest też zwłoki, trzeba walić. Odpoczywasz, czy co to robisz? To ja buduję, a ty ogarniesz pierdolnik, który tutaj jest zrobiony. Okej? Okay. Dobra. Muszę ściąć drzewa też tak. Czasem jak cię widzę, to się boję, że jesteś zombie. Bo jestem zielony? Nie, chodzi mi o to, że po prostu tak jakoś twoja postać dziwnie wygląda, podobna do zombiaka. Nawet nie chodzi o to, że zielony jesteś, tylko chodzi o to, że po prostu twarzy twojej nie widzę i tak jak w tym. Dobra, idziemy? Czy... Mhm. Dawać. Jednak te zombie są całe blada, przez to, że widzę tylko, wiesz, ubrania twoje. O. Turcjan. Co masz? Bo potrzebujemy palnika. I torba lekarska. Przenośna kroplówka. Bo potrzebny jest nam palnik. Bo już nie mam stolarstwa na szóstym, już nie zbuduję tutaj schodów. Sorry, przepraszam. Przepraszam, naprawdę, to nie było specjalnie. Ale ja nie rozumiem, to jest smutny moment, czy nie? Czekaj, bo nie mogę zombiaka znaleźć, byku. Ja go chyba... Tak, ja go wyrzuciłem chyba. Turcjan. Spróbuj naokoło, może coś znajdziemy. Nie, tam nie pójdziemy. Nie, musimy pójść po ten palnik, inaczej tędy serii nie przejdziemy. Ale to się da w ogóle rozmontować? Czy ty chcesz rozmontować te kraty? Ten płot. A, ten płot. Możemy ten płot właśnie palnikiem i maską, nie potrzebujemy niczego. Odwaga mi znikła. To po prostu znajdźmy. Ci znikło? Odwaga.
Zajebiście. Tam wygląda jakby jakiś warsztat był, czy coś, jeśli tam zobaczymy. No właśnie, może... Ej, wróćmy do tego warsztatu, tam co byliśmy. No tu jest coś jeszcze. A tutaj chyba jest to, co tam mieliśmy tam... A w sumie tutaj też może być amunicja. 15 desek potrzebuję teraz. Może bo nie w lesie mogą być. W środku są jakieś... A to ciągle się nam te drzewa i drzewka tracić i starczy. Znaczy, tak, to nie chodzi o to, że ja teraz nie mam tych drzew, tylko że ty teraz karczujesz teren na naszą bazę, nie? No, no. Bo jeżeli chodzi o deski i ogólnie drewno, to ja masz przesyt. Ale dobrze, przyda się. Zresztą w sumie te bale... Czekaj, chwilę, aż one drzwi rozwalą. Nie wiadomo, ile one będą potrzebowały, wiesz, żeby zrobić taką, takie duże ogrodzenie. Ja nie mam się teraz rozwalić. Co? Drzwi da się rozwalić, masz mopka? Rozwaliły. Tak, tylko muszę usunąć zacięcie. Kurwa, mi się to czasami wydaje, że zombie idzie jakiś. Ja mam teraz już wyczerpany, więc no. Nie za fajnie byłoby z walką. Dałbyś radę. O, łopatę bym wyjął na szybko. Wszystkie dechy siadły. Dymowa kaczka. Że co? Dymowa kaczka. Ja usłyszałem głowa kaczki wcześniej. Głowa kaczki też. Ja w sumie nie wiem, co usłyszałem nawet. Gdzie robimy garaż? Jeszcze raz? Garaż można by było zrobić gdzieś obok. No, taki, wiesz, duży hangar na samochody. Kurwa, ja widzę, że tych errorów coraz więcej wyskakuje. 146, 265. Ja już nawet nie zwracam na to uwagi. Ja też nie, czy co jakiś czas tam, wiesz. Kurde, błoga z drewna. Okej, ten teren zaczęliśmy eksplorować wczoraj, do dzisiaj go eksplorować. Wczoraj czy dzisiaj? Dzisiaj zaczęliśmy. Nie, wczoraj też biliśmy trochę. No, tak? Nie wiem. No to wczoraj zaczęliśmy, nadal siedzimy tutaj i próbujemy wykminić. Czym jest problem? Ja nadal nie potrafię. W sensie, tak, ja padłem 4 razy, ty padłeś raz, chyba jak przynosiliśmy tylko... Dwa. Znaczy no, w sumie raz, bo ten jeden to jest dalej questionable. Jak dalej questionable? No masz na myśli? A, postać mnie fuja zrobiła. Nie, w sumie gra mnie z fuja zrobiła. Ty, ja swoje śmierci wszystkie liczę. Łącznie z tym, jak się podpaliłem, chuj wie jak.
Ale to nie miało znaczenia. I w sumie myślę, że szkoda, że nie założyłeś jakiegoś kill counter. W sensie death countera. No, death counter. Pomyli mi się to słowo. Ale to serio, jakoś mało się zombie zrobiło. Więcej jest tam w mieście. Gdzie trzeba to poobczyszczać. Tutaj to tam wyczyściliśmy wszystko już. Ej, ale alarmy się chyba skończyły. Albo mi się tylko tak wydaje. No, może na chwilę się skończyły. Może. To drzewo już tak wyczyściłem tu. Kompas? Kompas? No kompas mam. Moda. To nie jest jako rupieć? Że nie moc. Aquater Yacht Club. A, dobra. Statków pewnie. W środku nie można wybadać kierunku wiatru. Jak wyjdę? Badaj kierunek wiatru. Wiatr jest słaby w południowym wschodnim kierunku. Super. Muszę wiedzieć. Ja się połamałem. Nie. A co, czemu miałbyś? Bo spadłem. No to byś wziął przeciwbólowy i coś byś zrobił, no nie? No nie, jakbym się połamał, to miał problem. Co się wtedy robi? Wtedy się umiera. Aha, tak od razu. Nie, no nie od razu, ale nie możesz ani biegać, ani nic. Aha. Chujowo. Wybij węgiel drzewny? What the fuck? Patrz, węgiel wyjąłem drzewny. Z czego? No. Ile to waży? 16 kilo. Z czego ty wyjąłeś ten węgiel? Z beczki. A tak z innej beczki to... Beczka. On głos chodzi. Beczkę. Tu jest jedzenie, tak? No to jest jedzenie. Nie, nie to. Dobra, tyle drzew chyba wystarczy, żeby było ściętych, czy jeszcze coś ściąć. Jeśli stawiasz zgodę. Zobaczę. Na razie tak, choć tutaj teraz mi pomożesz to poprzenosić, poprzerabiać na... Ja będę przerabiał na deski, a ty będziesz to wnosił do środka, w jedno miejsce gdzieś. Okej? Okay? Dobra, dobra. Serio? Hmm? Co mandasz? Jeżeli to coś znowu mnie zabije. Proszę, liczę na to. Przenoś to w razie czego do środka w jedno miejsce, na jedną kubkę. Czekoledzy. O kurwa, idę za sobą. To znowu. Jak to, czy ty znów umarłeś? Nie. Chciałem powiedzieć, no to koledzy, zacznie się nową frakcję. Czemu nową frakcję? Nie no, po raz piąty już będzie wtedy zgon, ale nie ma zgonu, bo... Ale moja postać macha... Serio, to jest nad wyraz spokojnie. No i bardzo dobrze. No i się zieloniutko zaczęło robić. W końcu wiosna chyba. No. Się ja to i tak pewnie zaraz spadać będę, bo... No, zaraz kończymy już. 15 minut maksymalnie. Okej. Okay. Tak myślę, że dzisiaj ładnie pierdyknęliśmy. Czekajcie, ile już gramy. No, dużo. Od 17 chyba. 360 minut, bieżąca sesja. Dobra, mam butle.
Nie do nie koń. Mam butle. Nie koń. Mam butle. Dobrze, masz butle. 5 godzin w porze w zamboity, ja pierdolę. Jak do tego doszło? Ale i nie podniosę by za ciężko. Ja w tym... Tak dużo bym miał tych odcinków ze 4? 3,5? Ja ten Jeff Black Ops bym sobie skończył. Nie wiem, gdzie ci mogę dać te deski. Tutaj, tu. Pode mnie najlepiej, albo na środek tutaj właśnie. Znaczy tu na środek, tu na środeczek. Kładę. Pomalujemy to jakoś, czy... Tak, panele nawet ogarniamy z budynków. Dobra. To rzucę, gdzie ty jesteś? Tu są naboje. W tym namiocie takim otwartym. Dobra, to chyba Turcjan już dzisiaj więcej nie eksplorujemy jakoś za bardzo. Wykładasz te deski? A, wykładasz. Kładę. Nie, w sensie jak tak tylko jeszcze z 10-15 to... Dokończymy następnym razem, bo już... Aktor ma dość, tak jak ja zazwyczaj po odcinkach. Jezu, jak to jest piękne. Nie, bo już mnie... Bo ja już czuję, że mnie bierze na atmosferę z Humana, w sensie... To takie niby zmęczenie, niby nie. Aha. Myślę, że będziesz robił wszystkim na złość. Nie, taki... No mood, nie wiem jak to nazwać. Ale ja mam chyba takie coś podobnego, że niby zmęczony jestem, ale nie. Piękne pizdy. W sensie to coś w tym stylu, że... No ja w waszym wieku to napierdalałem nocki. No to robimy 2-4, chyba sprawy. Właśnie, kiedy 2-4 stream? Nie wiem. Lekki ból to fuck? Lekki ból? Buczu. No bo dźwigasz i dlatego. Buczu czaczo, czuczu. To teraz muszę odpocząć. Na stream. Właśnie, koledzy, gdzie się podzieli wszyscy z serwera starego? Znaczy? W sensie masło gada ledwo, że ledwo, buczu tak samo. To twój problem? Nie, ale śmieszne tak, że... Przecież osób nie ma jeszcze ze starej edycji. Kurwa, wszędzie zmęczenie, co jest? Dobra, tu jesteś bezpieczny na razie. Zmęczenie ćwiczeniem, na wszystkim dosłownie. Zmęczenie ćwiczeniem? No. Gdzie ty to masz? No, nie wiem. Ci zrobię screena, ci myślę. Nie wiem, czy my chcemy tam iść, tam jest dużo znowu. Nie wiem. Widzę, że tylko ja i Turcjan to jesteśmy prawdziwe no life. O ty, i mi teraz spadło wszystko. What the fuck? Co? Zmęczenie ćwiczeniem. No też mam. W jednej chwili mi wskoczyło wszystko. No bo to po jakimś czasie ci wskakuje, jak ci już... Mam lekki ból. Nie, już nie musisz, bo mam to samo, no pomarańczowo. Miałem brać się tabletki i te... dokuczliwy ból. Kurde. Tabletki na ból, ale... Jak patrzę, no i ten... Teraz będziesz miał dach nad głową. Już w sumie masz kawałek. No, co ja to? No niezbyt mi się to podoba. Jak to kurwa, tam to trzeba odpocząć? To chyba samo przejdzie po prostu w jakimś czasie. Ja też mam ledwo mogę chodzić. Wracamy? Chyba tak. Ale będę miał nadrabianie tych strat. Słodko. Więcej strat niż zysku. No aktor, ja już mam połowę 9 poziomu bez książki. A weź. Co, nabiłem konserwację do 4 poziomu. Weź ta spokój mi daj. Celowanie mam na 3. Konserwację mam chyba na niskim, ta na 3. A weź, ta już mnie. Konserwacja, czekaj. Ja się zobaczę. Konserwacja, gdzie to jest? O, na 3 i... Na 3 i troszkę zapełnionego 4. No to mam tak samo.
Dobra, to co robimy? Jeszcze chwilę. Idziemy stąd. No dobra. Prowadzisz. Chodź. I podpoczywam w cieniu. Jest samochodu, nie mam klucza. Chyba na chwilę zwijam tutaj na chatę. Przynieś ci coś? W sumie nie, no i tak już kończymy to wiesz. No to czekaj, już będziemy jechać. Brakuje mi raz, dwa, trzy, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć desek. To poczekaj chwilę. Szybciorka to zrobię i możliwe, że będę mógł sklejmować już chatkę. Weź, myślałem teraz, że ty jesteś zombiakiem. Ja cię mogę zawsze ubrać. Nie wiem, czy chcę, że mnie zacznie kręcić, to wtedy. Ile mówiłem, że potrzebuję desek? Kurde, nie powiem. 13? 10? Chodź, wsiadaj. Dobra, wezmę. Masz paliwo? Ogromny, bo wytwór. Miałem do kuczyli. No bo chodzisz, nie? Masz zmęczenie ćwiczeniem. Spokojnie, mordo. Nie będzie, spokojnie. Przećwicz to. Ale mi grać. To auto nam się przyda później. Będziemy się tu chcieli poruszać. Także klucze zostaw nawet. Nie. Może faktycznie potrzebiszę. Albo nie, no. I tak zero kończymy, więc się potrzebiszę tyle, że... Nie, w ogóle to są dwa okna. Mhm. Tutaj nie masz żadnych. Tutaj będą? Nie, tutaj też nie będzie. Tutaj chciałem tylko w przedsionku mieć po dwa, żeby w razie czego obserwować. Mhm. Ale czego... Czyli tu będą takie jakby magazyny. Gdzie magazyny? Że tu po bokach. No, będziemy mieć sypialnię gdzieś tutaj na pewno. Taki wiesz. Boje. Kurwa, spadłem. To będzie trzeba barykady zamontować. Jak będziemy mieć, wiesz, bale dookoła, to będzie luz. Ja pierdolę. W sensie tutaj na schody. Jeźdź, tak buguje ta gra, jak się wchodzi na piętro. No. Straszne to jest. Tak, to on prawie zwrócił, choćby wcale tu nie było. Dobra, tutaj już nam deszcz na łeb nie skapnie. Też mam ogromny ból. Bo ja już mogę prowadzić jak coś. Mhm. To idziemy? Jesteś w środku? Idziemy, no. O, teraz można jechać. No to weź sobie tam coś poczytaj. Te skarpetki wywal. Aktor, weź te swoje skarpety brudne, śmierdzące. Zobaczmy. Nie no, nawet nie są dziurawe, o dziwo. No jeszcze kurwa, czego przyjdzie w gości w dziurawych skarpetkach. I naprawdę nie da się zająć tego budynku? Czemu? To żeś przyjewał. Kurwa, co ja znalazłem? Co to jest? Kości do gry. Drzewo. Wiesz co znalazł? Kolego. Trybem zbieracza. Kolego zaawansowany kierowca, jak ty drześ do tego... My teraz o to nie odpalimy. Czekaj chwilę, bo mam rękę złamaną. No. Jak ty żeś to zrobił? Drzewo zajebałem. Kurwa, nie mogę cofnąć przez tą przyczepę jebaną. No. No i potem zębek siedzi. Wiesz co mam? Czekaj, nie. Zostaw ją. Akurat jeszcze coś zjem. To jest głupie, że on wyjmuje te kluczyki zamiast je zostawić po prostu. Dobra, weź ją. Dobra, wyciągnij. Podłączymy, wyjedziesz, podłączę. Dobra, rusz tym samochodem, bo... Tak, muszę sobie rękę ogarnąć. Ekipa remontowa, firo i spółka. Jak tutaj jest, kurwa, ten...
światło. Zawodowi kierowcy no. Turcy i aktor. Zupełnie kurwa inaczej, nie? Jeden i drugi się o drzewo rozpierdali z całej siły. Dobra, kończymy tutaj, panowie. Widzimy? Jeszcze dalej. Ale czekaj. Tak, kurwa, ten musi wrócić, bo przyjebał z całej siły drzewo. Dobra, wiesz co? Robię inaczej. A się najem. Gdzie to była siekiera? Auto ledwo odpala. Jest siekiera. Wezmę tabletki na ból. Przyjebał. Oho. Już się nie będzie to bawi. Kurwiło mnie za drzewo. Czemu tak długo? Tabletek. To też na wszelki. Ale patrz, zaczęło im gorzej iść i już te kurwieni, nie? Ono mleko. Zdenerwowani są. I to jest piękne. No i w końcu się przestało bujać w ogóle. A no faktycznie. Kości do gry, kurwa, co jest to? Dać ci? Ach, chuj mi, to jest pewnie zło. No. Rupieć, prawda? No bo to no rupieć. On cały czas, nie ma szans. Dobra, słuchaj. On gasi za chwilę. Ej, my możemy mieć tak w sumie otwarte tu ciągle drzwi. Jak bardzo żeś to... A, silnik ma 0%, no to chuj. Dobra, słuchaj, kierowco drogi, daj mi klucze. Daj mi klucze, ja będę prowadził. Ale on ma 0, nie pojedziesz nim. Pewny jesteś. O, M14 z lunetką. O kurde, ale to ma zasięg. Cię będzie gasnął. Ale to ma zasięg piękny. To co może domontuję w sumie. Ale możemy snajpić na nich. Przyczep. Wigilii siód. A jaki to zamontowałeś? Ty wiesz co, metodą prób i błędy. Musisz mieć to wypło. Zamontowałeś 8, czwórkę, 2. O, a to nie wiem, czy są jeszcze jakieś. To 8. A gdzie? Tu widziałem. Sternik optyczny, 4. A może nie ma? Wiesz co? No tutaj idziemy, no. Ty, może i nie ma faktycznie. Dobra, są czwórka jest. Albo jakieś inne auto po prostu. Jakiego buta? Czwórka też git. Ja mam propozycję, odczep tą przyczepkę, przyjedziemy tutaj po prostu nowym samochodem. A ten, jak się rozpędzi, to da radę. Może nawet i gasnąć. Chodzi o to, żeby przejechać nim. Czekaj, mam coś do picia w ogóle? No ci mogę dać. Przecież nie. Masz moją wodę. A to śrubokrę trzeba mieć, żeby demontować to. No faktycznie, masz rację. Właśnie tak miałem w ekwipunku i mi wzięło. No, ja nie wiedziałem właśnie, dlaczego mi to tak zaczęło działać w końcu. Szukałem i w craftingu i wszędzie i nie mogłem znaleźć. Dobra, już uważaj. Złote, faktycznie. Szybciej będzie piechotą, serio. No co ty nie powiesz? O kurwa. Tylko masz picie, co nie? Nie wziąłeś tego, nie? Przyczepie mamy na pewno. Trzeba przyczepie wziąć. Dobra, będę pił 1/4. Coś pięknego. Będę z przyczepy wezmę. Koledzy, drodzy. Fajna to teraz. Turcja nam załatwiłeś nam pielgrzymkę w tym momencie. Czemu? Rozjechał samochód, że aż silnik do zera spadł i teraz nie ja ci mówię, że jest do zera, ty nie, chodź pojedziemy.
Tak się bawi, tak się bawi. Aktor z Turcjonem. Idziemy na pielgrzymkę. Kurwa, ty i pielgrzymka. Ja biorę prawie tę drogę. My mamy tyle drogi do przejścia, że... Nie, jest dużo, przesadzaj. To wezmę... jakieś puszki jeszcze. Myślę, że jak skończymy bazę, to z automatu ruszymy chyba na nich, co? No, ale to... Albo wiesz co, mam inny chyba pomysł. Ale to już sobie porozmawiamy na ten temat. Face to face. Idziemy. Pielgrzymka. Ja podejrzewam, gdzie oni mają bazę. Tam mówili wtedy na pierwszym odcinku, gdzie się respią. A, wykorzystają sobie materiały. Wykorzysta sobie materiały, bo nagrywam. Ale czemu wykorzystam? Nie, no przecież mówiliście. Wy się zrespiliście. Czekaj, niech sobie tylko przypomnę te nazwy miast. Nie wiem, czy nie West Point. Ja nawet sobie nie muszę, wiesz, wykorzystywać materiałów. Zresztą, ja nie wiem, gdzie macie bazę. Co, ty bourbony pijesz? Nie, soczki. No, to proszę mi jakbyś bourbony palił. Jak wy się alkoholizowaliście, pastwiąc się nad nami, to my staraliśmy się przeżyć. I teraz wychodzi wszystko. Gotowy obiad przypalony. Coś ty zrobił? No, przypadkowo przypaliłem to. Nie pytaj. To czemu to tyle, że zamiast to wywaliłeś? Że co? Czemu to tak tyle, że zamiast to wywalić? No, nie chciałem się tego nosić. Dobra, idę to wywalić. O, chociaż to jest świetnik. Jestem świetnik? No. A, widzisz. Nie wiem, do świetnika. Już mnie nic nie boli osobiście. Nie wiem jak ciebie. Nie, no ja mam nadal zmęczenie. Ja wiesz, więcej ćwiczyłem właściwie, więc... Może ten... Ale ogólnie to nie mam bólu, bo zażyłem tabletki. Ty nic nie złamałeś w ogóle? Nie. Ale nie, chyba muszę poczekać, żeby... O, ty! Zminimalizowałem na chwilę grę. No. Znowu wlazłem i zmęczeniem wlazłem. Tylko nie cały jeszcze. Ale to raczej nie miało nic wspólnego. Czysty przypadek. No, no wiem, ale no faktycznie przypadek po prostu. Ej, masz... masz jakiś kawałek materiału, weź i chodź. Panowie, długo jeszcze, bo ja półtorej godziny odcinka już mam. Kurwa, jakbyś się nie rozjebał, to mielibyśmy... No. Teraz biegniemy, żeby przeżyć, żeby to jakieś najbliższe od domu ku się schować. O Jezus. Z kim my gramy? Z kim my gramy? Najlepszymi. Ona chyba dalej wygrywacie wy. Ty, tutaj jeszcze żarcie jest w tym, tej przyczepce. Co? Patrzcie na żarcie. Ja pierdolę. Zapomnieliśmy o tym. Ponad życie. Nie, no to co, przekładamy chyba te żarcie gdzieś. No możesz to przełożyć jakąś chwilę. Dobra, Turcy, idziemy się do jakiegoś pierwszego lepszego domu. No to do miasta idziemy już. Oj, ale to jest kurwa zabawne. No, to jest miasto. Co jest zabawne? 35 napojów pustych. Chcecie może Lukrecję? Mamy jej dużo. Albo napój w pustce? Tego mamy jeszcze więcej. Tego nam dochodzi z 50 chyba. Więcej nawet. Dobra, chodź, tutaj się chowamy już.
O kurwa, piękne. Dobra, to my już jesteśmy w jakimś bezpiecznym miejscu. No to suszone mięso.